gdy tylko zobaczyłem, że na zlecenie IPN powstała polska produkcja VR oparta na Unreal Engine, a deweloper, czyli Chronospace, otrzymał grubo ponad 3 miliony polskich złotych z naszych podatków, pomyślałem, że to jest to, nasza nowa narodowa duma. No i jest, tyle że sraka i gówno, które już na karcie Steam potrafi palić głupa, udając, że jest czymś innym. Z 6 opisanych misji dostępna jest tylko jedna, przygotowana wyjątkowo okrutnie. Nim jednak wpadniemy w wir niesamowitych wydarzeń, naszym oczom ukaże się kilka animowanych cutscenek. Te mają prawo się podobać. Są przygotowane w miarę interesująco i estetycznie, ale nie o nie tutaj chodzi. O nie. Rozpoczynamy swoją antyprzygodę w samolocie Halifax Mark II, gdzie od razu przechodzimy do napierdalania ostrą amunicją we wszystko, co lata. No prawie. Naszym zadaniem jest zestrzelenie 7 wrogich jednostek. Tyle, że do chuja ciężkiego. Aby móc to zrobić w jakkolwiek wygodny sposób, musiałem się wręcz położyć na ziemi, aby móc korzystać z optyki działka, do którego jesteśmy wręcz przyklejeni. Sama sekwencja walki to wyjątkowo mizerny i nużący żart, mogący dać dreszczyk emocji tylko osobom bardzo podatnym na epilepsję czy chorobę symulatorową. Nasze bojowe działko nie jest w stanie obracać się w 360 stopniach, co zmusza nas do napierdalania trochę do góry, lekko w lewo, lekko w prawo, zwracając przy tym uwagę, by nie przegrzać lufy działka. No i tak jak szybko się rozpoczęła ta skurwiała zabawa, tak szybko się skończyła. Między etapami czeka na nas kolejny, krótki przerywnik filmowy, a następnie lądujemy bezpośrednio w hangarze. Ten okej, wygląda spoko, kilka samolotów, coś tam się świeci, coś gdzieś leży. Klasyczny hangar Wojska Polskiego, jakie w dzieciństwie miałem okazję oglądać czy penetrować na festynach organizowanych przez wojsko. Chwilę zajęło mi, jak tu się kurwa steruje. Bo oczywiście gra w tego żaden sposób nie tłumaczy, a nawigowanie nie jest nawet domyślne jak w przypadku innych produkcji VR. Jak już ogarnąłem, podstawowe założenia tego etapu, czyli chodzonej Wikipedii, a raczej zajawek artykułów z Wiki przypiętych do poszczególnych elementów w tym budynku, zdałem sobie sprawę, że to już wszystko. A nie. Trochę bym skłamał. Możemy podnieść kilka przedmiotów. Ot, można pomachać siekierką czy gaśnicą, a także obejrzeć kilka dodatkowych filmików. No kurwa, zabawa po pachy. Tak naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć o tej produkcji, bo jest to raczej nieudane demo, gdzie chociażby tak prosta rzecz jak interfejs użytkownika działa tak, jakby chciał, a nie mógł. Odpalenie blueprinta i skonfigurowanie środowiska mety w silniku Unreal Engine nie sprawi, że produkcja magicznie zyska miano aplikacji gotowej dla wirtualnej rzeczywistości. W plikach gry są materiały wideo dla łącznie 4 misji, ale chyba coś poszło nie tak, albo twórcy zdali sobie sprawę, że wymagałoby to odrobinę przyłożenia się, więc po prostu zostawili zbędne śmieci, które gracz może zobaczyć i w snach udawać, że się świetnie bawi. Nie zachęcam, a wręcz odradzam instalowania tej produkcji. No kurwa, szkoda czasu, prądu, oczu, nerwów i generalnie wszystkiego. Szkoda 14 GB na ten szajs. Ach, no i tak, byłbym zapomniał. Twórcy nawet nie wiedzą, ile ich produkcja waży, ponieważ na karcie Steam widnieje informacja o 50 GB wolnej przestrzeni dyskowej potrzebnej na ten chłam. Nie wiem także, co robi informacja o minimalnych i maksymalnych wymaganiach sprzętowych, ponieważ nie mamy żadnej możliwości zmiany ustawień graficznych. W tym samym dniu, co produkcja VR, wyszła także wersja na PC. No ta może jest ciekawsza. Ale w sumie nie interesuje mnie to. Na pewno nie jest warta włożonego publicznego hajsu. W sumie jedyne, co zostało tutaj dobrze zrobione, to rzeczy niepowiązane w żaden sposób z samą grą. Czyli cutscenki czy intro. Te spokojnie mogły być dłuższe, a następnie puszczane w szkołach na lekcje historii, czy wrzucane na YouTube jako miniserial animowany. Na pewno zobaczyłoby je więcej osób niż 350, które pokazuje SteamDB. Może kiedyś, gdy ktoś zacznie zwracać uwagę, na co przepierdalany jest publiczny hajs, to takie produkcje będą miały sens.
Lecz nie teraz. Nie w Polsce.